dwa dni przed rocznicą pierwszych w pełni demokratycznych wyborów świętujemy Gminny Dzień Samorządu Terytorialnego, który obchodzony jest corocznie 27 maja. Dziś w działalności samorządu swój bezpośredni i pośredni udział ma wiele tysięcy obywateli, co jest podstawą demokratycznego państwa i społeczeństwa obywatelskiego. Proszę Państwa, a już za chwilę przed Państwem koncert dedykowany z okazji rocznicy samorządu oraz zbliżającego się Święta Matki. Koncert będzie muzyczną podróżą przez ostatnie 100 lat polskiej piosenki, ukazanych przede wszystkim z intrygującej kobiecej perspektywy. Przed Państwem zespół wokalno-aktorski Sonanto. Zapraszam serdecznie. Ach, jak przyjemnie kołysać się wśród fal, gdy szumi, szumi woda i płynie sobie w dal. Ach, jak przyjemnie radosny płynie śpiew, że szumi, szumi woda i młoda szumi krew. I tak uroczo, tak ochoczo serce bije w takt, gdy jest pogoda, szumi woda, tak na mało brak do szczęścia. Ach, jak przyjemnie kołysać się wśród fal, gdy szumi, szumi woda i płynie sobie w dal. Na dworze jest mrok, w pociągu jest tłok, zaczyna się więc sielanka. On objął ją w pół, ona gruba jak muł, pod paltem schowana rąbanka. Teraz jest wojna, kto handluje, ten żyje. Jak sprzedam rąbankę, słoninę, kaszankę, to bimbru się też napije. A jak? Teraz jest wojna, kto handluje, ten żyje. Jak sprzedam rąbankę, słoninę, kaszankę, to bimbru się też napije. Autostop, autostop, siady bracie, dalej hop. Rusza wóz, będzie wiózł nas dziś ten wóz. Autostop, autostop, siady bracie, dalej hop. Rusza wóz, będzie wiózł nas dziś ten wóz. Jedziemy autostopem, w ten sposób możesz bracie przejechać Europę. Gdzie szosy biała nić, tam śmiało bracie być i nie martw się co będzie potem. Brawurowo tę piosenkę wykonywała Danuta Rin, słowa napisał znany pisarz Ernest Bryl, ze szczególną dedykacją dla wszystkich lokalnych samorządowców. Od Sonanto polskie skrzydła. A te skrzydła połamane, deszczem, ogniem wysmagane, a te skrzydła jeszcze grają, jeszcze polskie pieśni.
aktorski Sonanto w składzie. Katarzyna Andruszka, Aleksandra Madryba, piano Jacek Kwiatkowski. Wiosenny bis może. Mamy bis, który przygotował zespół, którego nazwa nawiązuje do nadwornych poetów skandynawskich. Cóż to za zespół, drodzy Państwo, z lat 60. Brawa! Dobrze. Tak, drodzy Państwo, jeśli chodzi o skaldów, to w branży muzycznej jest taka anegdota, że kiedy skaldowie prowadzili swoją trasę w Związku Radzieckim, to jeden z członków zespołu w pokoju hotelowym wykrył pod dywanem pewne zgrubienie, pewien wystający krążek. Odwinął zatem dywan i zaczął odkręcać śrubę, która znajdowała się w podłodze, myśląc, że to podsłuch bezpieki. Jakież było jego zdziwienie, kiedy po odkręceniu tej śruby runął żyrandol w restauracji, która znajdowała się poniżej. Sprawdzona radziecka konstrukcja. Na szczęście nikomu się nic nie stało. Wiosna, cieplej szynie, jak wiosna. Znów nam ubyło lat wiosna. Wiosna w koło rozkwitły bzy. I wszyscy razem śpiewa z koronek nad nami drzew. To Aleksandra Matryba, Katarzyna Andruszko, Jacek Kwiatkowski. Szanowni Państwo, 32 lata samorządu, gminy, rozwoju tej gminy, czy rozwoju, to Państwo sami ocenicie. To już jest 8 kadencja samorządów gminnych, Ja tylko wspomnę, że na początku było 22 radnych gminnych w takiej gminie jak nasza gmina Chełmża, że później było 20, a od roku 2002 15. Wójt jako przewodniczący zarządu funkcjonował do roku 2002, czyli tam od roku 1990. A od roku 2002 wybieracie Państwo. My wszyscy, w wyborach bezpośrednich, krótko mówiąc. I tak się składa, proszę Państwa, że akurat wójt Jacek Czarnecki nadaje ton temu, co się tutaj dzieje. My oczywiście dodajemy swoje jako radni. I czy jest dobrze, czy jest źle, no to właśnie to jest wszystko nasza działka. W każdym bądź razie tak się składa, że chyba idziemy we właściwym kierunku, jeśli Państwo nas tam wybieraliście przez tyle lat. I tak się składa, że Jacek Czarnecki, który ton tej gminie nadaje chyba właściwy, ja mówię chyba, bo to od Was zależy, jest już wójtem 25 lat. 22 maja 1997 roku został wybrany. Za to chyba 25 lat, za to srebrne wesele byśmy powiedzieli, chcieliśmy mocno podziękować. Spośród jeszcze radnych, pani radna Stasieczek, to poproszę tutaj, też takim stażem samorządowym dość długim, obecnie pełni funkcję wiceprzewodniczącej Rady Gminy Chełmża, będziemy chcieli wspólnie podziękować wiązanką kwiatów. Dziękujemy za to, co było i prosimy o więcej. I dużo zdrowia w tych działaniach na rzecz gminy. Dziękuję bardzo. Bardzo piękny koncert i tu pani chciałem podziękować Justynie, ale no nie był planowany, to wielki dzień samorządowca, więc tym bardziej ja też się tu dzisiaj nie przygotowywałem, żeby tu odbierać jakieś laury. I dzisiaj chcę tylko Państwu powiedzieć, o tutaj stoi bardzo, myślę, że najważniejsza rzecz. To jest to, co pisze z tyłu za panem Januszem. Gmina Chełmża. Słuchajcie, pisane na pewno przez duże gmina, bo
Powiem Państwu, że wiele osób musiało się napracować, żeby dzisiaj pisać sobie gmina Chębrza, gmina wielu możliwości, mieszkaj, inwestuj, wypoczywaj. Powiem Państwu, to wiele lat ciężkiej pracy i to nie jest tak, że to jest moja praca, tu trzeba było, jak pani Stasia mówi, nadawać na wspólnych falach, bo gdyby nie było wspólnych fal radnych, sołtysów, wielu ludzi życzliwych, którzy nam pomagali przez te wiele lat, i niekoniecznie mieszkańców, życzliwych, po prostu życzliwych tej gminie, to pewnie byśmy tak daleko nie byli jak dzisiaj. I dlatego powiem Państwu, to jest jedna z cenniejszych rzeczy. Ta gmina Chębrza dla Was i dla mnie powinna być najcenniejsza, bo 25 lat czy 30 to jest długo samorządu, ale to nie jest długo, proszę Państwa. Dobrze wiecie, że można to stracić w krótkim czasie. Wszystko. Dlatego takie ostrzeżenie, żebyśmy nie byli lekkomyślni, żebyśmy cały czas jednak czuwali, żeby gdzieś tam nas coś nie zwiodło, bo można stracić nawet tą małą ojczyznę. A wiele osób się tutaj naprawdę ciężko napracowało. Wszystkim tym, którzy tam wspierali mnie i też pomagali, mi było łatwiej. Chciałem dzisiaj też podziękować. Dziękuję bardzo. Wiosna, cieplejszy wieje, wiatr wiosna.